Do meritum. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Postanowiliśmy z okazji 19 urodzin Hitmaga zorganizować takie spotkanie, podczas wirtualne spotkanie, jak to też w dobie koronawirusa wypada, aby poświęcić ten czas na udzielanie odpowiedzi na pytania, które spływały do nas zarówno od naszych czytelników, jak i tych osób, które dopiero chciałyby do tego grona dołączyć, które się interesują historią, ale niekoniecznie regularnie czytają Histmaga. Dlatego też dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Bardzo też zachęcamy do tego, aby nieustannie jakieś pytania dosyłać. W komentarzach na Facebooku można pisać te pytania, a my postaramy się na nie odpowiedzieć. Tak, no ja bym chciał jeszcze nas przedstawić. Razem ze mną jest redaktor Magdalena Mikrut-Majeranek, dział publicystyki, a ja nazywam się Mateusz Balcerkiewicz i jestem redaktorem naczelnym portalu. Witamy serdecznie. No to co, to zaczynamy. Pierwsze pytanie, które do nas spłynęło, co robicie, kiedy nie macie weny do pisania? Ja bym powiedział, że z tą weną to jest tak, że ona nie jest niezbędna do pisania. No jednak to jest nasza praca i czy ta wena jest, czy jej nie ma, zawsze usiądziemy, piszemy. Myślę, że tej weny raczej nam na co dzień nie brakuje. Po prostu mówię za siebie, ja lubię to, co robię, ale myślę, że i reszta redakcji tak samo lubi to, co robi, więc raczej nam tej weny nie brakuje. Prędzej bym powiedział, jeśli już, że może się zdarzyć jakiś taki gorszy dzień, gdzie wybitnie nie idzie. No i w takim wypadku, jeśli tylko terminy na to pozwalają, najlepiej po prostu zrobić sobie przerwę, odpocząć, zrelaksować się i później już idzie znowu lepiej. Napić się dobrej herbatki, oto to. Włączyć sobie ulubioną muzykę, rzeczywiście chwilę się zrelaksować, no i przystąpić do dzieła. Także weny nie brakuje, najczęściej brakuje czasu. O, tak, tak. To jest jedyna rzecz, której brakuje redaktorom Histmaga, ale weny nie. Kolejne pytanie, które do nas spłynęło, to pytanie dotyczące historii Histmaga, czyli kiedy powstał, kiedy został założony i gdzie tak naprawdę, ponieważ wiemy, że to jest medium ogólnopolskie, dostępne w internecie, ale jego początki były związane są właściwie z Górnym Śląskiem. Wszystko zaczęło się w Bytomiu 1 października 2001 roku. Zatem tych korzeni właśnie histmagowych można dopatrywać się na Górnym Śląsku w Bytomiu, ponieważ to tutaj mieszkał pewien licealista, który wraz z innymi kolegami wpadł na genialny pomysł, aby założyć medium historyczne. Ale co ciekawe, to medium historyczne związane również było z grami, ponieważ zarówno ten licealista, jak i jego koledzy byli miłośnikami pewnej gry, o której za chwilę jeszcze troszkę słów opowiemy. No i spotykali się oczywiście podczas rozgrywek w wirtualnej rzeczywistości i na pewnym forum dyskusyjnym doszli do wniosku, że tak zakładamy medium, którego jeszcze w Polsce nie było. I tak narodził się Histmag, czyli w głowach graczy, którzy mieszkali, byli właściwie porozrzucani po całej Polsce, bo był to Bytom, Białystok i Tomaszów Mazowiecki. A dzisiaj nasza redakcja składa się z osób, które w zasadzie mieszkają w każdym zakątku Polski. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Jeżeli macie ochotę, to zapraszamy do dołączenia. Tak. Jeśli chodzi o kolejne pytanie, to jest bardzo bliskie mojemu sercu. Pytanie brzmi, co zrobić, żeby dobrze pisać? I tu bym powiedział, że przede wszystkim, żeby dobrze pisać, trzeba dużo czytać. Książek, no to wiadomo, żeby mieć wiedzę, żeby też się obyć, ale też dużo czytać materiałów, treści tego typu, które sami chcemy tworzyć. Czyli jeśli chcemy pisać przykładowo ciekawe, fajne recenzje gier komputerowych, to warto zaglądać do magazynów tematycznych, na strony tematyczne, które tego typu recenzje piszą. Jeśli artykuły popularno-naukowe, no to podobnie, na podobnej zasadzie artykuły popularno-naukowe. I to jest taka pierwsza rzecz, którą można zrobić, żeby trochę sobie to przyswoić, chłonąć, jak ta forma wygląda, jak może wyglądać dobry artykuł. Druga rzecz, którą można zrobić, żeby dobrze pisać, znowu czytać, ale tym razem swój własny tekst. Jak już napiszecie taki tekst, to warto odłożyć go sobie do szuflady na dzień, na dwa
i później ze świeżym umysłem przeczytać go sobie jeszcze raz, zobaczyć jak się to czyta. I bardzo często właśnie na tym etapie ja sam znajduję u siebie elementy, które chciałbym poprawić, które chciałbym jakoś udoskonalić. I myślę, że to są takie no, dwie najważniejsze rzeczy, które nowym autorom mogę poradzić. A poza tym oczywiście praktyka, praktyka, praktyka. I jeszcze raz praktyka. Nie poddawać się pisać, pisać, pisać. Oczywiście, no praktyka czyni mistrza w każdym zawodzie. A przede Dokładnie tak. To ten czas poświęcany na pisanie, na szkolenie tego warsztatu jest najbardziej cenny. Ale też czytanie innych autorów. Bo jednak uczymy się od najlepszych, powinniśmy się uczyć od najlepszych, poznając te konstrukcje zdaniowe, to jak formuje się pewne myśli, jak konstrukcja powinna być zawarta w tekście, także czytać trzeba bardzo dużo, rzeczywiście. No i teraz przechodzimy do kolejnego pytania, które niejako związane jest z poprzednią odpowiedzią, dlatego też nie chciałam zdradzać wszystkiego, łącznie z tytułem gry, ponieważ kolejne pytanie dotyczy tego, jak to się stało, że na początku Histmag był ezinem i co to oznacza? No właśnie, wiemy już, że założycielami Histmaga byli licealiści, którzy byli zapalonymi graczami, miłośnikami gry Europa Universalis, a ta właśnie gra skupiała się na temacie historii. W związku z tym postanowili założyć pismo o tematyce historycznej, które byłoby wydawane co miesiąc. I tak się rzeczywiście stało. Co więcej, udało im się tak to wszystko zorganizować, że pismo było dołączane na płycie CD do miesięcznika CD Action. Czyli historyczne początki Histmaga związane są właśnie z grami i z tym czasopismem. W sumie nie tylko dla graczy, ale dla miłośników komputerów, informatyki i tak dalej. No i tym sposobem do graczy dotarły aż 63 wydania pierwszego w Polsce cyfrowego magazynu historii. Wtedy oczywiście też naturalne było, że w Histmagu pojawiało się zdecydowanie więcej informacji o grach. Dzisiaj staramy się do tego wracać. Staramy się coraz więcej pisać o grach, o zapowiedzi, przede wszystkim przemycać troszkę między tymi treściami historycznymi zapowiedzi gier, które traktują o historii, ale także recenzje gier publikować na łamach Histmaga. Obecnie no jest to troszkę utrudnione z uwagi na fakt, że w związku z koronawirusem wiele tych premier zostało przesuniętych, tak samo jak wygląda to w przypadku premier kinowych. Więc tutaj troszkę te terminy się poprzesuwały, ale jak tylko jakieś nowe gry się pojawią, to z pewnością będziecie mogli przeczytać nie tylko zapowiedź, ale również recenzję. Także historyczne początki związane z grami. Tak, i kolejne pytanie, które do nas spłynęło, to wasze pierwsze wspomnienie z Histmagiem albo wasz pierwszy artykuł. No to jeśli chodzi o mnie, to moje pierwsze wspomnienie jest takie, że gdzieś w okolicach końcówki pierwszego roku studiów, ja pamiętam, że wtedy bardzo wziąłem sobie do serca takie słowa, które kiedyś usłyszałem, że w czasie studiów to jest dobry czas, żeby zrobić coś więcej, że jak studiujesz i skończysz studia nie robiąc nic poza studiowaniem, no to tak naprawdę trochę zmarnowałeś czas. No i idąc za tą myślą, pojawiło się takie ogłoszenie, że Histmag, taki portal historyczny, organizuje praktyki zawodowe. No i pomyślałem, że czemu nie, praktyki są zdalne, więc można sobie w wakacje zrobić takie praktyki. I tak się zaczęła moja przygoda, zacząłem pisać. No i później to już się potoczyło. Więc takie było moje pierwsze wspomnienie. A pierwszy artykuł, oj, tutaj by było ciężko, ale wydaje mi się, że na pewno to był news, na pewno to był news zrobiony w ramach praktyk i to chyba było coś takiego śmiesznego, że naukowcy ustalili, od kiedy jadamy kurczaki, więc tak sympatycznie, od kiedy jadamy kurczaki. Ja też się podzielę wspomnieniem swoim, prywatnym, z pierwszym kontaktem z Histmagiem. Oczywiście na studiach to było z jakieś 10-11 lat temu chyba, kiedy pamiętam, no, pisałam taki potężny, pokaźny referat dotyczący monet starożytności. No jak już go napisałam, to stwierdziłam, że warto by może było przesłać do Histmaga.
Oczywiście tak zrobiłam, ale redaktor Roman Sidorski stwierdził, że nie, jeszcze brakuje tam pewnych pozycji i później jakoś zabrakło zapału, żeby to uzupełnić, więc pierwszy kontakt z Histmagiem skończył się, zanim się jeszcze rozpoczął. Natomiast tak naprawdę rozkręciło się to wszystko w zeszłym roku, więc miałam parę lat przerwy. Ale zawsze tam ten histmag gdzieś na horyzoncie majaczył rzeczywiście i chętnie czytałam treści, zaglądałam, no bo warto czytać dobre artykuły. Jeszcze Mateusz, masz jakieś do tego pytania uzupełnienie, czy już przechodzimy Nie, do kolejnego myślę, pytania? że możemy iść do kolejnego. A kolejne jest ciekawe, bardzo, wszystkie są ciekawe pytania, ale to kolejne dotyczy nazwy. Dlaczego akurat histmag? Skąd to się wzięło? Otóż jest to kontaminacja, czyli połączenie dwóch słów, historia i magazyn. Ale nie zawsze tak, czy mogło się skończyć zupełnie inaczej, bowiem łańska fantazja redaktorów podpowiadała też inne nazwy. Na przykład jeden z nich wymyślił, że zamiast histmaga może portal mógłby się nazywać Hiścior. Propozycja ta nie przeszła. Może lepiej. To już Państwo muszą ocenić. Na początku, kiedy zasiedli do prac nad tworzeniem tego portalu, utworzyli taką nazwę roboczą i stwierdzili, że będzie to nowy polski portal traktujący o historii i grach strategicznych. Oczywiście nazwa długa, więc nie ma się co dziwić, że też przepadła. I tak zdecydowano się na Histmaga, krótka, wpadająca w ucho. Myślę, że bardzo trafne na to. Widzę, że tutaj w komentarzu pan Jan pyta o książki dotyczące starożytnego Rzymu. Myślę, że na początek, jeśli mówimy o takim podejściu bardziej naukowym, akademickim, to historia starożytnego Rzymu Adama Ziółkowskiego. To jest profesor uniwersytecki z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym miałem przyjemność, u którego miałem przyjemność odbywać zajęcia w ramach studiów. To jest człowiek no, bardzo ciekawy, bardzo żywiołowy i przede wszystkim świetny fachowiec. On napisał w zasadzie Włochom po włosku historię Rzymu, więc właśnie ta historia starożytnego Rzymu Adama Ziółkowskiego myślę, że na początek będzie świetnym punktem wyjścia. Ale zapraszam też do kontaktu, na przykład mailowego, to myślę, że nasi redaktorzy jeszcze uzupełnią tę odpowiedź. I jak najbardziej. Ale faktycznie też zauważyliśmy, że te grono miłośników starożytności i właśnie starożytnego Rzymu jest nieco węższe i też wśród naszych autorów jest niewiele osób, które zajmują się tą tematyką, dlatego też zachęcamy, jeżeli mają Państwo ochotę, czas, zapraszamy do dołączenia do grona autorów historycznych. Kolejne pytanie, które się też nam pojawiło, pytaliście nas o ulubionego autora książki, to znaczy autorów, których czytujemy. Ja tutaj no nie będę zbyt oryginalny, powiem po prostu, że Tolkien. Nawet bym powiedział, że nie może za styl ten taki jego piękny, potoczysty, który no, jak wiemy, ciężko się czasami czyta, zwłaszcza w tych książkach poza Władcą Pierścieni i Hobbitem, ale uwielbiam sposób, w jaki on konstruuje świat i bardzo mi się podobało też zawsze to, że w tych swoich fantastycznych historiach przemycał jakieś takie piękne pouczenia moralne, takie nie zawsze takie najbardziej oczywiste i bardzo mi się to zawsze podobało. A u ciebie, Magda? Nie, ciężko jest wybrać jednego autora, ponieważ ja jako taka zdeklarowana kulturoznawczyni zostałam tak nauczona, że powinniśmy czytać wszystko, absolutnie wszystko, żeby móc wyrobić sobie zdanie na każdy temat. Wiadomo, że nie możemy być ekspertami od wszystkiego, tak? Natomiast jeżeli są takie dyskutowane publikacje, które się pojawiają, no to należy do nich zajrzeć, przeczytać, no bo to też rozszerza nasz zarówno światopogląd, ale też kształtuje warsztat, no i wpływa na to, jak później piszemy, jak opisujemy świat, jak dobieramy słowa, tworząc ten światoobraz. Także nie podam tutaj jednego autora. Absolutnie jest ich zbyt wielu.
Pytają też Państwo nas niejednokrotnie, gdzie znajduje się siedziba redakcji. Otóż siedziba znajduje się, czyli to nasze całe centrum dowodzenia, znajduje się tam, gdzie bije serce Polski, czyli w Warszawie. Znaczy, tak, tak. Stereotypowo przyjmijmy, że to właśnie tam to serce Polski bije. I tam też mieszka nasz wydawca i założyciel portalu. Jeden z tych licealistów, którzy wymyślili, żeby rzeczywiście stworzyć tak ciekawe medium nowe. Natomiast poszczególni redaktorzy mieszkają w zasadzie no, w każdym zakątku Polski. Tutaj mamy zarówno wiele osób jest z Warszawy oczywiście, jak na przykład redaktor naczelny obecny, ale w Gdańsku, Bytomiu, w Krakowie, Elblągu, Łodzi. Także no, nie ma żadnych barier, jeżeli chodzi o komunikację, o miejsce zamieszkania. Ta lokalizacja, miejsce zamieszkania nie ma tutaj żadnego znaczenia. Nawet kolegia prowadzone są online. W każdą środę debatujemy nad kształtem Histmaga na kolejny tydzień. Oczywiście organizujemy takie zjazdy redakcji, które odbywają się właśnie w Warszawie. Natomiast nie ma to żadnego problemu, jeżeli ktoś mieszka czy w województwie lubuskim, śląskim, małopolskim, absolutnie. Dzisiaj w dobie tak silnego rozwoju mediów, technologii możemy pracować z każdego miejsca na kuli ziemskiej, kontaktować się właśnie za pomocą internetu. Nie przeszkadza to w tworzeniu ciekawego medium. Tak, ja może tutaj bym jeszcze tylko dodał, że jeśli ktoś na przykład zastanawia się nad tym, żeby coś do nas napisać, jakoś z nami nawiązać współpracę, a martwi się tym, że mieszka przykładowo w jakiejś mniejszej miejscowości, będą tutaj jakieś problemy, czy dojazdowe, czy komunikacyjne, to oczywiście proszę się nie martwić. Tak jak redaktor Magda powiedziała, jesteśmy rozsiani po całej Polsce, więc. No, począwszy od tego, że pracujemy głównie drogą elektroniczną, więc tutaj żadnych problemów nie będzie, a skończywszy na tym, że jeśli byłaby jakaś potrzeba kontaktu fizycznego, to kogoś z redakcji tak naprawdę na terenie całej Polski można bez problemu złapać. I z przyjemnością się spotkamy z Państwem. Dokładnie tak. Pytaliście nas też Państwo, kto może opublikować u nas tekst i jakie jest kryterium jego przyjęcia. Więc ja utartym frazesem odpowiem, że opublikować u nas tekst może każdy, ale oczywiście są warunki, które należy spełnić. Publikują u nas wszyscy, to znaczy i profesorowie, doktoranci, doktorzy czy studenci, ale też osoby, które nie zajmują się profesjonalnie historią. Historia jest dla nich hobby, po prostu interesują się nią, a jednocześnie lubią pisać. Więc z wielką radością przyjmiemy każdy tekst. Na każdą propozycję tekstu zawsze staramy się odpowiedzieć. Czasami niestety zajmuje to sporo czasu, ponieważ zdarza się, że tych propozycji jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze cieszymy, kiedy nowa osoba, czy też osoba, która już wcześniej z nami współpracowała, coś nam nowego wyśle. Jeśli chodzi o te kryteria, jak zostać przyjętym, no to jest u nas na stronie internetowej taka zakładka z. Teraz z głowy nie pamiętam dokładnej nazwy, ale poradnik. Zakładka współpraca i dalej jest też poradniki dla autorów różnych kategorii tekstów, czyli na przykład poradnik dla autorów tekstów popularno-naukowych, poradnik dla autorów tekstów publicystycznych i tam są wskazania, według których te teksty należy przygotować. Jeśli w tych tekstach coś tam jeszcze będzie niedomagało, to my też zawsze staramy się pomóc, pokazać, odesłać, podpowiedzieć, co można poprawić, żeby było lepiej. Oczywiście. No i tak jak już mówiliśmy, podkreślamy jeszcze raz, że zapraszamy, zachęcamy do dołączenia do naszej redakcji. Nie ma to znaczenia, jaką epoką się interesujecie, nawet. Przede wszystkim może byśmy teraz zachęcali też osoby, które zajmują się badaniem kinematografii, bo też takie teksty są bardzo pożądane przez innych czytelników, czy pisaniem recenzji z filmów traktujących o historii, czy właśnie recenzji gier.
Także to tak myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Dokładnie tak. Tutaj moja pula pytań się już wyczerpała. Więcej pytań nie spłynęło z tego źródła, z którego ja tutaj sprawdzałam. A u ciebie, Mateuszu, jak to wygląda? U mnie jest jeszcze jedno pytanie, ostatnie, chyba że jeszcze ktoś nam w komentarzu coś dodatkowo zada. Może tak. Pytanie brzmi, skąd bierzecie pomysły na materiały? Oj, to jest trudne pytanie. Powiedziałbym, że wszystko może być źródłem pomysłu. No, przede wszystkim no, żyjemy sobie na co dzień, więc oglądamy filmy, czytamy książki, czasami przeglądamy internet, czasami po prostu coś nas zaciekawi, jakiś element, zaczynamy drążyć, dociekać. Czasami okazuje się, że jakiś temat jest jeszcze nieopisany albo jest mało znany i warto go opisać. I tym sposobem materiały powstają. Czasami jest też tak, że to wy, nasi czytelnicy, nam podpowiadacie jakieś tematy, piszecie do nas prywatne wiadomości, że a może warto poruszyć taki temat, a może inny. I to też dla nas nieraz jest inspiracją. No i oczywiście też staramy się śledzić bieżące wydarzenia. Jeśli coś się dzieje na świecie albo w Polsce, co jest warte opisania, to też staramy się na bieżąco to robić. No właśnie, i tutaj pojawił się nam komentarz od pana Adama. Pan Adam pyta nas, co sądzimy o poczynaniach zmierzających do upolitycznienia historii? Mateuszu, może my powiemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o teksty, które pojawiają się w Histmagu. To zawsze staramy się, to jest taka zasada, że zawsze staramy się neutralnie przedstawiać każdy temat, prawda? Z każdej strony. W każdej stronie trzeba oddać sprawiedliwość. Myślę, że nie można naginać faktów, nie można też pewnych rzeczy zbywać milczeniem, tylko rzetelnie popularyzować historię, czyli nakreślać sprawę w pełnym kontekście. I tutaj nie traktujemy tej historii wybiórczo. Ja Traktujemy bym ją. dodał jeszcze, że z tym upolitycznianiem historii to niestety często jest tak, że ile osób, ile światopoglądów, tyle jest też tych prawd historycznych i czasami nawet w świetle dostępnych opracowań nie tak łatwo dociec, jak to było naprawdę. Dlatego też Histmag wychodzi z takiego założenia, że warto umożliwić publikowanie tekstów autorom, którzy są mniej lub bardziej związani z różnymi opcjami politycznymi. Oczywiście, tak jak redaktor Magda powiedziała, przede wszystkim, jeśli chodzi o takie teksty pisane przez nas samych, przez członków redakcji, staramy się to naświetlić szeroko, przekrojowo, z różnych perspektyw. Natomiast jeśli są autorzy, którzy skłaniają się do jednej lub drugiej wizji historii, oczywiście też dla nich jak najbardziej na naszym portalu miejsce się znajduje. Chętnie przyjmiemy taki tekst. I oczywiście, kiedy taki tekst się pojawi, chętnie podejmiemy też dyskusję, polemikę z nim. Czyli jeśli ktoś będzie miał inne zdanie, chciałby napisać swoją wersję danej historii, to jak najbardziej taki tekst polemiczny też przyjmiemy i po prostu chcemy być takim miejscem, które podejmie dyskusję, jest taką platformą, na której osoby o różnych poglądach mogą się wypowiadać i gdzie odbywa się ta merytoryczna dyskusja, to ucieranie treści, żeby być jak najbliżej tej prawdy. To by może się troszkę doczepiła na temat tego, co powiedziałeś, że swoją wersję. Znaczy moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak własna wersja, natomiast to zawsze musi być umocowane w wydarzeniach, prawda? Tak, W oczywiście. pewnych faktach. Więc może być pewne własne subiektywne spojrzenie, natomiast ono musi być zawsze motywowane wydarzeniami, które się rozegrały, źródłami, dowodami, tak? No to też nie mogą być rzeczy wyssane z palca. Jeżeli ktoś chce przedstawić właśnie jakiś swój pomysł, swoją interpretację na przykład, no to może to uczynić pisząc felieton. Tak, Natomiast oczywiście. pisząc artykuł, no to już tutaj nie. Tu trzeba być ostrożnym jednak, nie opierać się tylko na tych obiektywnych prawdach, faktach, przede wszystkim faktach historycznych. Tak, jak najbardziej. Oczywiście chodziło mi o interpretację.
Ale dlatego też chciałam to tak wszystko wygładzić, żeby była jasność. Czy mam jeszcze jakieś pytania od naszych czytelników? Jeszcze zachęcałem Państwa serdecznie, bo to jest też taki fajny moment, żeby nawiązać kontakt może z redakcją. Jeżeli wśród oglądających nas są osoby, które chciałyby też przesłać pierwszy tekst, czy na przykład swój felieton, bo też bardzo chętnie opublikujemy takie felietony, no to zachęcamy i też można to zrobić oczywiście po tym naszym live'ie, pisząc czy w komentarzach, czy wysyłając maila na adres redakcji. I jak najbardziej zachęcamy do tego, do kontaktu. I może też chcielibyśmy Państwa przy okazji zapytać, przy okazji tego live'a, czy taka forma kontaktu z czytelnikami, między też relacji między czytelnikami a redaktorami, a twórcami tego portalu Państwu odpowiada, czy chcieliby Państwo, żeby takie live'y pojawiały się częściej, żebyśmy na przykład zapraszali jakichś autorów, czy wywiady odbywały się właśnie w takiej formie, to też bardzo serdecznie prosimy o komentarz w tej sprawie, bo to jest dla nas cenna informacja zwrotna. My też chcemy kształtować Histmaga właśnie w oparciu o Państwa oczekiwania. Widzę, że jeszcze pojawiło się od Pana Adama tutaj pytanie, jak finansujecie się prócz wpłat czytelników? Oprócz wpłat czytelników są to reklamy. Najczęściej w formie kampanii banerowej na naszej stronie wyświetlają się banery, reklamy i w ten sposób też się tutaj dofinansowujemy. Czasami też reklamodawcy zamawiają coś, co się nazywa artykułem sponsorowanym, czyli na przykład wychodzi książka na dany temat albo film i proszą nas, żebyśmy w związku z tym przygotowali materiał tematyczny umocowany w historii, który jakoś tam będzie nakreślał temat, wprowadzał takiego przyszłego odbiorcę i później odsyłał do tej nowej książki, czy filmu, czy gry komputerowej. Taka zapowiedź po prostu. Dokładnie tak. Bo jednak sporo osób czyta Histmaga, więc to jest takie źródło, gdzie rzeczywiście można zareklamować swój produkt szerszej publiczności. Także nie są to tylko wpłaty od czytelników. Zawsze to jest tak, że aby utrzymać pewne, każde wydawnictwo, czy jest to medium elektroniczne, czy papierowe, musi być kilka tych źródeł finansowania. To co, powolutku zmierzamy do końca? Myślę, że jeśli nie pojawia się więcej pytań, to wszystko. Jeszcze może tutaj bym dodał, że jeszcze jednym naszym źródłem finansowania są e-booki, które przygotowuje nasze wydawnictwo. Mniej więcej co miesiąc pojawia się jakiś nowy tytuł. W ofercie mamy też oczywiście audiobooki, czyli historię do słuchania i to też jest jedno z takich naszych ważniejszych źródeł dochodu. Przy okazji w naszym sklepiku jeszcze chyba jest nieco produktów fizycznych, więc zapraszamy też. Jeszcze może wyjaśnijmy, jakie są produkty fizyczne, czyli długopisy na przykład, tak? Koszulki, do których też zachęcamy, bo mają ciekawe nadruki, więc zapraszamy do naszego histmagowego sklepiku. No i do przeglądania e-booków, bo te e-booki są w całkiem fajnej cenie. A mając na uwadze fakt, że już cała Polska jest w żółtej strefie koronawirusowej, nie wiadomo jak będzie później, to może akurat będzie dobra lektura elektroniczna na wieczory zimowe. Tak, a jeśli nawet nie w tej chwili, to od czasu do czasu pojawiają się też u nas na stronie ciekawe promocje. Można wtedy większą ilość e-booków, audiobooków za jeszcze lepszą cenę sobie złapać. Dokładnie. Także jest co czytać i zachęcamy do czytania. No dobrze, Magdo, to myślę, że jeśli nie pojawia tutaj nam się już więcej pytań, to chyba będziemy powolutku się z Państwem żegnać. Tak jest. Dziękujemy serdecznie za obecność, za wszystkie pytania, które zostały do nas przesłane. No i do
zapraszamy do kontaktu. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, to serdecznie zapraszamy do zapisywania ich w komentarzach, czy też właśnie wysyłania maila do nas z kontaktem, a może z pierwszym tekstem. Będziemy bardzo zadowoleni z powiększenia się grona autorów. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Miłego wieczoru Państwu życzymy.